Zimny wiatr przeszywał Martę, kiedy opuszczała ekskluzywny klub nocny, otulona w długi, czerwony płaszcz. W środku było gorąco i tłoczno, ale na zewnątrz powiewała chłodna, wilgotna bryza. Marta skierowała wzrok ku lśniącym szybom limuzyny czekającej na nią na ulicy. Jej mąż, Michał, jak zwykle przyciągał uwagę wszystkich dookoła, a ta noc nie była wyjątkiem. Marta pragnęła wolności, ale czuła się uwięziona w złotych kajdanach, jakie nazywała małżeństwem. Muszę uciec, pomyślała, a myśl tatliła się w jej umyśle niczym iskra nadziei. Martę ogarniał zmieszany wir emocji. Wśród dźwięków tłumu i muzyki czuła się, jakby tonęła w morzu swoich własnych myśli. Michał, obok niej, zdawał się być zupełnie gdzie indziej, pochłonięty rozmową z innymi gośćmi klubu. To był ich standardowy wieczór, który Marta coraz bardziej traktowała jak klatkę, z której pragnęła uwolnić się za wszelką cenę. Otworzyła usta, by coś powiedzieć, ale słowa zamarły na jej ustach. Zamiast tego opuściła spojrzenie na chodnik, gdzie czerwone światło klubu oświetlało ulicę, rzucając cienie na mroczne zakamarki, w których kryła się jej tęsknota za wolnością. Marta była piękną kobietą o gładkiej skórze i głębokich, zielonych oczach, które odbijały światło latarni. Jednak nawet w tej chwili zamyślenia, świadomość jej piękna nie było w stanie ukoić gorączkowego bicia jej serca. Była to chwila przełomowa, moment, w którym musiała podjąć decyzję, czy pozostać w złowrogiej pułapce małżeństwa, czy też zaryzykować wszystko i podjąć się ucieczki. Marta, wracając do swojego luksusowego apartamentu, czuła, jakby stropy jej przyszłości przyciskały się coraz bardziej. Kiedy tylko zamknęła drzwi, panująca w domu cisza przytłoczyła ją. To nie było zwykłe milczenie, to było milczenie wypełnione goryczą, smutkiem i nieprzemijającym gniewem. W salonie zapłonęły delikatne światełka, odbijając się od błyszczącej posadzki. Marta odłożyła płaszcz na sofę i poprawiła swoje zgrabne włosy, ale nawet w tej eleganckiej przestrzeni czuła się jak w więzieniu. Wszystko tutaj przypominało jej o braku wolności, o tym, jak Michał wykorzystywał swoją pozycję, aby ją kontrolować. Wielokrotnie dochodziło tu do scen, której nigdy nie chciała doświadczyć. Michał, zawsze pełen siebie, często traktował ją jak swoją własność, jak trofeum, które można pokazać innym. Za zamkniętymi drzwiami ich domu, jego maska uprzejmości znikała, a wypływała na wierzch prawdziwa twarz tyrana, który traktował ją jak posiadłość. Zamykał ją w złotej klatce bogactwa, kontrolując każdy jej ruch, każde słowo. Jego słowa były jak ciosy, a jego spojrzenia jak pęta, które krępowały jej duszę. Czuła się jak uwięziona ptaszyna, z przystrzyżonymi skrzydłami, niezdolna do lotu w niebo wolności. Jego gniew, jego złość, to było coś, czego obawiała się najbardziej. Szczególnie kiedy upijał się do nieprzytomności. Wtedy jego słowa były jak gromy, które niszczyły jej pewność siebie. Była zmuszona do tańca na jego grzebieniu, zawsze balansując na krawędzi między posłuszeństwem a buntowniczym sprzeciwem. Marta siadła na sofie, czując zmęczenie w każdym włóknie swojego ciała. Jakoś musiała wydostać się z tego piekła, w którym utknęła. Ucieczka stawała się coraz bardziej nieuchronna, jak oddech, który wypełniał jej płuca. Wiedziała, że musi znaleźć siłę, by się zbuntować, zanim będzie za późno. Marta zamknęła się w swoim gabinecie, otulona ciszą, która stanowiła oazę spokoju wśród burzy jej emocji. Był to jedyny kąt w ich apartamencie, gdzie mogła czuć się bezpieczna, gdzie mogła zanurzyć się w myślach i marzeniach o wolności. Miała plan, musiała go tylko wdrożyć w życie. Siedząc przy biurku, skupiła się na przemyślanym rozłożeniu kroków. Mężczyzna, któremu powierzyła zadanie znalezienia domu na odludziu, był jej jedyną deską ratunku. Z jego pomocą miała nadzieję na znalezienie schronienia, gdzie mogłaby uciec przed toksycznym małżeństwem, przed Michałem, który stał się dla niej więzieniem, a nie partnerem życiowym. Wyciągnęła z szuflady tajemniczą kopertę. Jej dłonie drżały, kiedy powoli otwierała ją, ujawniając zawartość, to były wszystkie jej oszczędności, ostatnie pieniądze, które miała. Wieloletnie oszczędności, które miały być przeznaczone na wspólne marzenia, teraz miały posłużyć do wykupienia jej wolności. Martwa była pustka w jej sercu, ale jednocześnie też płonął w niej ogień determinacji. To była szansa na nowy początek, na odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Postanowiła zainwestować te pieniądze w najważniejszą rzecz, w siebie. To jest szansa na nowy początek, mruknęła pod nosem, czując, jakby odzyskała część swojej siły i godności. Rozłożyła przed sobą mapę,
na której oznaczyła kilka potencjalnych miejsc, gdzie mogła ukryć się przed Michałem. Były to odległe, malownicze zakątki, gdzie woda szumiąca nad potokiem i szum lasu mogły stanowić muzykę dla jej nowego życia. Nadeszła chwila, by podjąć decyzję. Zadzwoniła do swojego zaufanego agenta, Szymona, aby potwierdzić, czy znalazł już dla niej odpowiedni dom. Gotowała się na skok w nieznane, gotowa była podjąć ryzyko, które może ją uratować. Agencja nieruchomości tętniła życiem, a jej korytarze były pełne ludzi, którzy poszukiwali swojego wymarzonego domu lub mieszkania. Dla Marty jednak ta zatłoczona atmosfera była jedynie tłem, skupiła się na celu swojej wizyty. Usiadła w eleganckim fotelu w poczekalni, czekając na swojego agenta, Szymona. Czas płynął powoli, a każda minuta wydawała się być wiecznością, ale Marta trzymała się zimno. To było jej przeznaczenie, znaleźć schronienie, gdzie mogłaby odbudować swoje życie od podstaw. Kiedy wreszcie pojawił się Szymon, Marta z wdzięcznością powitała go uśmiechem. Był to człowiek, któremu ufała, który miał odnaleźć dla niej kawałek wolności w postaci nowego domu. Szymon był profesjonalistą w każdym calu, elegancko ubrany, z uśmiechem na twarzy i gotowy do działania. Witaj, Marto. Przepraszam za opóźnienie. Mam kilka propozycji, które mogą cię zainteresować, powiedział, prowadząc ją do swojego gabinetu. Marta wsłuchiwała się w jego słowa, analizując każdą propozycję, ale to jedna nieruchomość wzbudziła jej szczególne zainteresowanie, malowniczy dom na skraju lasu, z dala od zgiełku miasta. Gdy przeglądała zdjęcia, przed jej oczami migały obrazy spokojnych wieczorów spędzonych na werandzie, daleko od toksycznego środowiska, które kiedyś nazwała domem. To idealne miejsce, pomyślała, czując, jak serce bije jej mocniej z ekscytacji. To było miejsce, gdzie mogłaby zacząć od nowa, gdzie mogłaby odzyskać spokój i równowagę, których tak bardzo jej brakowało. Popatrzyła na Szymona z uśmiechem. To właśnie ten dom. Chcę go zobaczyć, powiedziała zdecydowanie, czując, jak nadzieja na lepsze jutro powraca do jej życia. Marta zdecydowała się na drobiazgowe zbadanie historii domu i jego obecnego właściciela. Skontaktowała się z Szymonem, swoim agentem, i poprosiła o wszelkie dostępne informacje na temat nieruchomości oraz Jakuba Kowalskiego. Szymon, zawsze gotowy służyć pomocą, zebrał dla niej jak najwięcej informacji. Po kilku dniach Marta otrzymała pakiet dokumentów, które miały rzucić światło na tajemniczą przeszłość domu i jego właściciela. Przeszukiwała je ze zdumieniem, wertując kartki po kartkach, jakby szukała ukrytego klucza do rozwiązania zagadki. Ostatecznie odkryła, że Jakub był starszym człowiekiem, który mieszkał w domu przez wiele lat. Był to człowiek samotny, o którym nie krążyły żadne plotki ani kontrowersje. Jednak jego stan zdrowia zaczął się pogarszać, dlatego postanowił sprzedać dom i przenieść się do domu opieki. Dziwne, że ktoś opuszcza takie piękne miejsce, pomyślała Marta, przyglądając się fotografii domu, którego piękno nie zgadzało się z decyzją właściciela. Czyżby było coś więcej, coś, czego nie udało się uchwycić w dokumentach? Czy ta nieruchomość kryła jakieś tajemnice, które nie zostały ujawnione? Te pytania buzowały w jej umyśle, podsycając jej ciekawość i niepokój jednocześnie. Marta poczuła, że musi poznać Jakuba osobiście, zobaczyć, czy jest coś, co ukrywa przed światem, co mogłoby rzutować na jej decyzję o zakupie tego domu. Zaczęła planować swoje spotkanie z nim, przygotowując się na wszelkie możliwe scenariusze. Marta przygotowała się do spotkania z Jakubem z mieszanką ekscytacji i niepokoju. Zdawała sobie sprawę, że to mogło być decydujące spotkanie, które wpłynie na losy jej przyszłości. Kiedy wreszcie stanęła przed drzwiami domu, w którym Jakub mieszkał, serce biło jej mocniej, a dłonie stawały się lepkie. Jakub otworzył drzwi, powitalny uśmiech na twarzy. Był to starszy mężczyzna, ale elegancki w swoim garniturze, emanujący spokojem i godnością. Marta od razu poczuła się z nim komfortowo, jakby spotkanie z nim było spotkaniem z dawno niewidzianym przyjacielem. Rozmowa przebiegała sprawnie, omawiając szczegóły dotyczące transakcji. Jakub był wyjątkowo uprzejmy i pomocny, odpowiadając na wszystkie pytania Marta z precyzją i zrozumieniem. Ale kiedy nadszedł moment, by zapytać o powód sprzedaży, Jakub zamilkł na chwilę, a w jego spojrzeniu pojawiło się coś nieuchwytnego, co Marta nie potrafiła zrozumieć. Czuła, jak jej serce zabiło mocniej, kiedy patrzyła na niego, szukając odpowiedzi w jego głęboko osadzonych oczach. Chcę, aby ten dom znalazł właściwego właściciela, w końcu odezwał się Jakub, głosem pełnym głębi i tajemnicy. Jego słowa brzmiały jak zapowiedź czegoś więcej,
Coś, co Marta nie mogła dostrzec na pierwszy rzut oka. Patrzył na nią głęboko, jakby próbując czytać jej myśli. Czyżby miał wiedzę, która mogła odmienić losy tej nieruchomości i Martę? Marta oddychała ulgą, kiedy wreszcie stanęła przed drzwiami swojego nowego domu. Ściany otaczały ją spokojem, a powietrze było nasycone zapachem drewna i ziemi. To było miejsce, które miało być dla niej oazą spokoju, odskocznią od toksycznego małżeństwa i złowrogiej przeszłości. Ale idylla szybko przerodziła się w koszmar. Już pierwszej nocy w nowym domu Marta usłyszała dziwne dźwięki, jakby stłumione jęki, dochodzące skądś za ścian. Było to coś więcej niż zwykłe trzaski drewna czy skrzypienie podłogi. To był dźwięk grozy, który przyprawiał ją o dreszcze. Kiedy wstawała z łóżka, by zbadać, skąd dochodzą te odgłosy, widziała tylko ciemność, która okryła jej oczy jak czarny płaszcz. Cienie przemieszczały się po korytarzach, sprawiając, że Marta czuła się jak w labiryncie, z którego nie mogła znaleźć wyjścia. Nawet światło księżyca, które próbowało przedostać się przez okna, nie było w stanie rozwiać ciemności, która zakradła się do jej nowego życia. Zaniepokojona, Marta postanowiła zasięgnąć informacji u swoich sąsiadów. Kiedy zaczęła pytania o Jakuba Kowalskiego, poprzedniego właściciela domu, spojrzenia ich zmroziły jej krew w żyłach. Ich oczy wypełnione były lękiem i niepokojem, jakby dotknęła czegoś zakazanego. Nie znasz historii tego domu, szepnęli, zasłaniając twarze przed jej spojrzeniem, jakby chroniąc się przed czymś nieuchwytnym i złowieszczym. Marta odczuła gęstą chmurę niepokoju unoszącą się nad nią. Czy jej nowy dom skrywał mroczne tajemnice, których nie znała? Marta postanowiła zagłębić się w tajemnice przeszłości domu i jego poprzednich właścicieli, nie bacząc na niepokojące sygnały, które obudziły jej czujność. Rozpoczęła swój śledztwo od lokalnej biblioteki, przeglądając archiwalne gazety i raporty policyjne. Odkryła, że kilka lat temu w okolicy doszło do serii tajemniczych zniknięć. Ludzie znikały bez śladu, pozostawiając za sobą jedynie niewyjaśnione zagadki i rodzinne tragedie. Większość z nich miała miejsce w pobliżu jej nowego domu, co wzbudziło w niej niepokój i lęk. Wiele śladów prowadziło do Jakuba, poprzedniego właściciela nieruchomości. Mężczyzna był kojarzony z tajemniczymi działaniami i podejrzanymi kontaktami, ale brakowało konkretnych dowodów, które mogłyby go obciążyć. To był jak labirynt, w którym Marta musiała odnaleźć ścieżkę prowadzącą do prawdy, zanim stanie się kolejną ofiarą nieznanych sił. Czy to możliwe, że jestem tu w środku czegoś przerażającego? Zastanawiała się, czując, jak ziemia trzęsie się pod jej stopami. Jej idylliczny domek na odludziu zamienił się w arenę walki, gdzie światło i ciepło słonecznych dni były tylko złudzeniem, a mroczne sekrety czaiły się w cieniu. Mimo wzrastającego niebezpieczeństwa, Marta trzymała się swojego planu ucieczki. To była jej jedyna nadzieja na przeżycie, jej jedyny sposób na uniknięcie losu, jaki czekał ją w tym przeklętym miejscu. Musiała zdobyć więcej informacji, musiała poznać prawdę, zanim będzie za późno. Kiedy Marta pogłębiała swoje śledztwo, odkrywała coraz bardziej zatrważające fakty. Okazało się, że Jakub Kowalski był podejrzewany o porwanie kilku osób, które nigdy nie zostały odnalezione. Śledztwo w sprawie tych zaginionych przypadków prowadziło do jego progu, a dom, który teraz była jej własnością, stał się centralnym punktem w tej mrocznej historii. Informacje te obaliły jej złudzenia o idyllicznym azylu, jakim miało być to miejsce. Zamiast tego, jej nowy dom stał się sceną wielu niewyjaśnionych tajemnic i potencjalnych tragedii. To odkrycie zmiotło spokój i nadzieję, które Marta starała się budować od momentu, gdy postanowiła uciec od toksycznego małżeństwa. Decyzja o kupnie tego domu stała się teraz dla niej ciężarem moralnym. Czy mogła ignorować przeszłość, która przesiąknięta była krwią niewinnych? Czy mogła pozostać obojętna na cierpienie tych, którzy stracili życie lub zniknęli bez śladu? Czy mogę żyć w miejscu, gdzie doszło do takich tragedii? Pytała się siebie, czując, jak gorzka rzeczywistość przyciska ją do ziemi. To pytanie nie pozwalało jej spać w nocy, gnębiło ją każdego dnia, wypierając się na powierzchnię w najmniej spodziewanych momentach. Marta wiedziała, że musi podjąć decyzję. Nie mogła dłużej unikać konfrontacji z prawdą, która czaiła się w cieniu jej nowego domu. Musiała stawić czoło mrocznej przeszłości, która teraz oplatała jej życie jak pajęczyna, w której mogła się utopić lub z której musiała się wydostać, by odzyskać swoją wolność i godność. Marta wiedziała, że musi stawić czoło prawdzie, niezależnie od tego, jak trudna i przerażająca mogła być. Zdecydowała się wyjawić wszystko. Skontaktowała się z policją,
przekazując im wszystkie zebrane przez siebie informacje na temat Jakuba Kowalskiego i mrocznej historii domu. Było to dla niej trudne i bolesne posunięcie, ale nie mogła dłużej udawać, że nic się nie stało. Jej sumienie nie pozwalało jej ignorować prawdy, która tkwiła w głębi jej nowego domu. Wiedziała, że musi uciec, aby ocalić swoje życie, ale nie mogła pozwolić, aby inni byli narażeni na niebezpieczeństwo. Nie pozwolę, aby ktokolwiek inny padł ofiarą tego szaleńca, postanowiła, czując, jak gorące, palące wyrzuty sumienia napędzają ją do działania. To było wyzwanie, którego nie mogła uniknąć, walka o wolność, która była dla niej jedynym sposobem na wyzwolenie się spod ciężaru przeszłości, który ją przygniatał. Nie obawiała się konsekwencji, choć wiedziała, że może zapłacić za to wysoką cenę. Ale dla niej to było ważne, odkrycie prawdy, ujawnienie zła, które tkwiło w cieniu, było dla niej ważniejsze niż własne bezpieczeństwo. Była gotowa zmierzyć się z mrocznymi siłami, które próbowały ją zatrzymać, gotowa poświęcić się dla dobra innych. Marta wiedziała, że to dopiero początek walki. Ale była gotowa stanąć do walki o swoją wolność, o sprawiedliwość, o życie. Była gotowa walczyć, dopóki nie zobaczy światła na końcu tunelu, dopóki nie odzyska tego, co straciła, swoją siłę, swoją godność, swoją wolność. Kiedy Marta szykowała się do ucieczki, nie zdawała sobie sprawy, że Jakub dowiedział się o jej planach. Chciał ją powstrzymać za wszelką cenę, a jego determinacja była równie silna, co jej desperacja. Rozpoczął pościg, nieustępliwie śledząc każdy jej krok, gotowy zniszczyć każdą szansę na jej ucieczkę. Marta czuła gorące tchnienie strachu na karku, gdy przeczuwała jego obecność zbliżającą się coraz bardziej. Nie było już czasu na zwłokę. Musiała działać szybko i zdecydowanie, aby uniknąć złowrogiej obecności Jakuba, który jak cień zawsze był tam, gdzie ona. To koniec, mruknęła z determinacją, czując, jak adrenalina pulsowała w jej żyłach. Pakowała najpotrzebniejsze rzeczy, nie bacząc na to, co pozostawia za sobą. Jej umysł pracował na pełnych obrotach, analizując każdy możliwy scenariusz, szukając słabego punktu, który mogłaby wykorzystać w walce o swoje życie. Napędzana desperacją i siłą woli, Marta szykowała się do konfrontacji, której uniknąć się nie dało. W jej sercu płonęła iskra nadziei, że może uda jej się wydostać z tego piekła, że może odnajdzie wolność pośród mroku i zła, które ją otaczały. Ale wiedziała, że musi być gotowa na każdy możliwy scenariusz, że musi być gotowa na walkę, której stawką była jej przyszłość, jej życie, jej wolność. Marta i Jakub znaleźli się twarzą w twarz w mrocznym holu domu. Atmosfera była napięta, jak naciągnięta struna gotowa pęknąć w każdej chwili. W ręce Jakuba błyszczał nóż, a jego spojrzenie było pełne szału i niepohamowanej złości. Przeciw niemu stała Marta, wypłakane oczy, trzymająca się kurczowo kawałka metalu, który znalazła w pobliskiej łazience. To było ich ostatnie starcie, walka o życie i wolność. Nie pozwolę ci zniszczyć mojego życia. Krzyknęła, wzdrygając się na dźwięk własnego głosu. To było więcej niż tylko walka o przetrwanie, to był akt desperacji, bunt przeciwko ciemności, która chciała pochłonąć ją całą. Jakub wtoczył się na nią, napędzany przez chory instynkt przetrwania i złość, której nie był w stanie opanować. Każdy ruch jego ciała wydawał się być skoordynowany z precyzją chirurga, gotowy zadać ostateczny cios. Marta czuła, jak adrenalinowe uderzenie wypełnia jej ciało, przywołując instynkt walki, który tkwił gdzieś głęboko w jej duszy. Prawda o mrocznej przeszłości domu stała się jasna jak światło dzienne, kiedy Marta i Jakub zderzyli się w brutalnym starciu. To nie był już tylko bój o przeżycie, to było starcie dwóch sił, dwóch światów, które zetknęły się w mroku, gotowe zniszczyć się nawzajem. Wzrok Marty był pełen determinacji, jej serce biło mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. To był moment prawdy, moment, w którym musiała stanąć do walki, niezależnie od tego, jak przerażające mogły być konsekwencje. To był moment, który zdefiniował jej życie, który sprawił, że poczuła się żywa jak nigdy dotąd. Po długiej i wyczerpującej walce Marta wreszcie wyprowadziła się z mrocznego domu, który stał się areną walki o jej życie i wolność. Jakub został pojmany przez policję i postawiony przed sądem, gdzie odpowiedział za swoje zbrodnie. Dla Marta był to moment ulgi, ale także moment refleksji nad kosztami, które poniosła w drodze do wyzwolenia się spod jego złowrogiej kontroli. Po opuszczeniu domu Marta otrzymała wsparcie psychologiczne, które pomogło jej zrozumieć i przetrawić traumę, jaką przeżyła. To był czas, kiedy mogła otworzyć się na pomoc i zrozumienie innych ludzi, którzy chcieli jej pomóc w powrocie do normalności.
Odeszła od cienia przeszłości, który ją przytłaczał, i kierowała się ku światłu nadziei i nowego początku. Zdecydowała się przenieść w inne miejsce, gdzie mogła zacząć nowe życie, wolne od ciemności i złowrogiej przeszłości. Tam, otoczona nowymi ludźmi i nowymi możliwościami, Marta miała szansę na odkrycie siebie na nowo, na zbudowanie życia, które odzwierciedlało jej marzenia i pragnienia. Była to trudna droga, pełna wyzwań i przeciwności losu, ale teraz czuła się wolna, wolna od uwięzienia w złotych kajdanach małżeństwa, wolna od mroku przeszłości, która ją przeszła. To jest mój czas na odrodzenie, pomyślała, stojąc pod otwartym niebem, patrząc w niebo, gdzie chmury tańczyły w tańcu życia. To był moment, w którym mogła poczuć, że jest gotowa na nowe wyzwania, gotowa na nowe życie, gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Marta wierzyła, że nawet w najciemniejszych chwilach jest światełko nadziei, które prowadzi ją ku nowemu świtowi, ku odrodzeniu i wolności. Po długim procesie sądowym, który obnażył wszystkie mroczne tajemnice i zbrodnie Jakuba, nadszedł dzień wyroku. Sąd ogłosił go winnym wielu ciężkich przestępstw, w tym porwań i morderstw. Jakub został skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Dla Marty ten dzień był momentem ostatecznego zamknięcia bolesnego rozdziału w jej życiu. Choć przeszłość pozostawiła na niej blizny, teraz mogła patrzeć w przyszłość z nadzieją i pewnością, że sprawiedliwość została wymierzona. Ostatecznie, dzięki swojej odwadze i determinacji, udało jej się przezwyciężyć przeciwności i odzyskać swoją wolność. Zamknięcie domu, w którym przeżyła koszmar, było dla niej symbolicznym krokiem w kierunku nowego życia. Wraz z wsparciem bliskich i profesjonalną opieką, zaczęła odbudowywać swoje życie od nowa. Z każdym dniem odzyskiwała pewność siebie i wiarę w siebie, gotowa na nowe wyzwania i możliwości, które przynosiło jej jutro. Historia Marty była historią walki, przezwyciężenia i odrodzenia. Choć jej droga była pełna trudności i przeszkód, to właśnie dzięki nim stała się silniejsza i mądrzejsza. Teraz mogła spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem, gotowa na wszystko, co przynosił nowy dzień. I tak kończy się historia kobiety, która odważyła się stawić czoła ciemności i walczyć o swoją wolność. Jej historia niech będzie inspiracją dla innych, którzy znajdą się w podobnych sytuacjach, aby nie tracili nadziei i wierzyli, że nawet w najciemniejszych chwilach zawsze istnieje światełko nadziei, które prowadzi ich ku lepszemu jutru.